Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście seria Draft 11 przed nami, szósty odcinek dzisiaj, więc już jesteśmy poza połową tej serii. Dzisiaj pora, żebyście zobaczyli kolejnego mojego zawodnika, którego kupiłem. Ostatnio mówiłem wam o tym, że będzie to środkowy pomocnik. Poczytałem wasze komentarze i zobaczyłem też, kogo najczęściej proponujecie. I najczęściej pojawiał się właśnie tutaj, o ten pan. Dokładnie, Fekir, którego kupiłem za 7000 końców. Więc myślę, że naprawdę nie jest jakoś mega specjalnie drogi, co zostawiło mi troszkę jeszcze końców na następnego zawodnika, a naprawdę jego statystyki są bardzo, bardzo przyjemne. No przede wszystkim 4 gwiazdki sztuczek, lewa noga, 82 strzałów, prawie 80 tempa, dribbling prawie 90, dobra też fizyczność, więc myślę, że naprawdę to będzie taki fajny zawodnik w moim składzie, że będzie mi się nim dobrze grało. Podsumowałem sobie też wszystkie końsy do tej pory, jakie udało nam się zebrać naszego kapitana i tak jak wiecie, każda łapka w górę, którą zostawicie pod tymi odcinkami, to jest plus 1 coins i każdy, kto kliknie subskrybuj, to jest plus 10 coinsów. Taki sobie zrobiłem przelicznik i wystarczy po prostu, że klikniecie subskrybuj albo zostawicie łapkę w górę, to wszystko przelicza się na coinsy, które będę mógł wydać później na naszego kapitana. I aktualnie jest to 235 tysięcy coinsów. Biorąc pod uwagę poprzednie 4 sezony, to chyba to jest na razie najmniejszy budżet. Jeśli chcielibyśmy kupić jakąś ikonę, to musiałoby być około 1 000 000 coinsów, więc tak naprawdę wszystko w waszych rękach. Trzeba byłoby pod tymi odcinkami wbijać po 20 tysięcy końców, przepraszam, łapek w górę i wtedy myślę, że doszlibyśmy do jakiegoś Neymara albo Mbappé. No bo na razie za niecałe 250 tysięcy to tak kogoś już kupię, ale kogo zdecydujemy później wspólnie. Tymczasem już nie będę przedłużał, przejdźmy do kolejnego draftu, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie. No i dzisiaj zagram o jednego ze środkowych obrońców, bo jak widzicie obrony mi brakuje, więc środkowy obrońca dzisiaj po tym drafcie będzie albo kupiony, albo na następnym odcinku na początku idę układać drafcik. Jak widzicie mam 36 tysięcy końców, więc naprawdę jest na razie dobrze. Zobaczmy jak to wszystko dalej będzie się prezentowało. Jakim zagrać dzisiaj ustawieniem? 4-4-2 albo może 4-4-1-1? Tak się zastanawiam. Na pewno nie trójką w obronie, bo to tak średnio. No dobra, spróbujmy dzisiaj 4-4-2, tak klasycznie. Rzadko gram tą formacją, więc może akurat dzisiaj okaże się, że będzie naprawdę dobra. No i zaczynamy od Bale'a. Gareth Bale, czy uda się połączyć na przykład ligę hiszpańską i ligę angielską? To byłoby naprawdę byłoby fajne. Jest Pogba. No i zobaczmy, kto tu będzie dalej. Jest też Fred. O, i ten środek tutaj pola już naprawdę będzie spoko. I Pogba i Fred, myślę, że jest ok. Na lewej stronie Felipe Anderson. No oczywiście taką kartę to trzeba wybrać. Zobaczmy na napastników. Kogo my tutaj mamy? No tak średnio bym powiedział. Ale wiecie co, weźmiemy tego Martineza z ligi włoskiej. Na razie, tak po prostu asekuracyjnie. Zobaczymy jak to dalej będzie wszystko wyglądało. Jest Icardi też. I tutaj byłoby dobre połączenie. Aczkolwiek, no wolałbym chyba Harry'ego Kane'a. Jak już budujemy tutaj pod ligę angielską, to weźmy niech to będzie Harry Kane. I zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Lewa obrona, liga angielska. To na pewno jest potrzebne. Jest tutaj Marcos Alonso, którego sobie oczywiście wrzucam do składu. Środkowy obrońca. Dobry środkowy obrońca to też będzie albo Rojo, który będzie dobre połączenie, ale wolę jednak Rudigera, który dobrze łączy się też z Alonso, więc tutaj nie ma żadnego problemu. No i ta prawa strona przydałoby się bardziej zrobić pod ligę hiszpańską, aczkolwiek na razie jest tylko Bale z ligi hiszpańskiej, więc ja wezmę jednak Mustafiego i będziemy robili tą ligę angielską, bo ciężko tutaj to będzie to wszystko połączyć. Ha, no i teraz pytanie, jest Carvajal, który da zgranie Bale'owi, ale nie do końca, jest też Walker. Ja biorę Walkera i wydaje mi się, że Bale powędruje na ławkę rezerwowych, bo tak będzie rozsądniej po prostu. Myślę, że będzie lepiej. Petr Cech na bramkę. No i tak, potrzebuję prawego pomocnika i napastnika z ligi angielskiej i będzie skład praktycznie już gotowy. Sigurdsson, jest też Insigne. Wezmę Insigne jako zmiennika. On i Bale to będzie już fajna para zmienników. Mamy Smalinga. O, ale jest Salah, pięknie. Salah wędruje tutaj. No i to już wygląda naprawdę, naprawdę solidnie. Potrzebuję jeszcze jednego zawodnika z ligi angielskiej na atak, co jest też ważne i zobaczmy, jest Mandzukic, ale jest też Marco Reus. No tego Reusa to ja nie mogę odpuścić. Patrzcie jakich trzech fajnych zmienników będę teraz miał, więc naprawdę wygląda to spoko. Zobaczymy jak się będzie jeszcze grało oczywiście tym składem. Weźmy sobie tego gościa, dlaczego by nie? Można go wrzucić oczywiście na lewą stronę obrony.
i nadal czekam na napastnika. Napastnik z ligi angielskiej. No Wayne Rooney, niestety to nie możesz być ty, ale on jest Anglikiem i łączyłby się tutaj trochę z Harrym Kane'em. Jest też Delf. Weźmy tego Rooney'a. Na razie weźmy sobie Rooney'a, jakiekolwiek zgranie będzie. Przynajmniej jakoś to wygląda. A może ktoś jeszcze się trafi, może ktoś to jeszcze będzie dobry. Na razie tutaj nic ciekawego nie widzę. Zobaczmy, jest Mahrez i jest Bernardo Silva. Wybieram w takim razie Mahreza i daję go tutaj. Wszyscy mają pięknie, ładnie zgranie, oprócz Salaha, który teraz będzie miał 3. Salah czy Mahrez? Dobra, niech Mahrez gra na razie na ataku. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. I co my tutaj jeszcze mamy? Verratti świecący, oj. To jest naprawdę dobra karta. Grałem nim już i te strzały z dystansu są niesamowite. Także polecam, jak ktoś będzie chciał spróbować sobie nim pograć. A tutaj może być to Rabiot. No Rabiot i Verratti, niby można byłoby ich połączyć, ale tutaj już napastników żadnych nie dostanę niestety. Jest jeszcze Nelson Semedo, więc sobie go wybierzemy. Przydałby się jakiś lepszy może środkowy obrońca, tak jak przedtem był Smalling. No ale niestety nie. Niestety będę musiał grać Mustafim. Zobaczmy jeszcze, czy będzie lepszy bramkarz. No nie ma. Dobra, to ja muszę teraz to wszystko poukładać. Na razie drafcik 184, więc... O, i trener z Ekstraklasy. Oj, to ja go wybieram od razu. Od razu biorę. Drafcik wygrany jak nic. Okej, i tak ostatecznie wygląda mój skład. Tak to się prezentuje i myślę, że naprawdę wyszło fajnie. 185 drafcik, do tego Bailey, Sinie, Verratti, Royce, Rabiot, fajna ławka rezerwowych. No i w tym momencie idę szukać mojego pierwszego przeciwnika. I co my tutaj mamy? 3-4-3 formacja. No skład dobry, cena 86, jest Neymar, jest Di Maria, jest Marquinhos. Mamy Griezmana, Bale'a, Pogbe. Kurczę, fajny skład mu się zrobił. Tylko trójka w obronie. O, może... Może to będzie pierwsza bramka? Słupek! Jeszcze spróbujmy z Salahem, a miałem właśnie wam mówić, że 30 minuta już prawie nic się na razie nie działo. No i taka ładna akcja, szkoda, naprawdę szkoda. Spróbujmy, Felipe Anderson, przyjmij i technicznie. O, Mahrez, to musi być bramka. Mahrez, czemu tego nie trafiłeś? Po prostu cudownie. Pierwszy dobry strzał mojego przeciwnika na bramkę i przegrywam w 48 minucie 1-0. Po bramce Griezmana. Gol do szatni, ładna bramka Griezmana, no ale bez przesady. No dobra, druga połowa przed nami, zrobiłem zmiany, mam nadzieję, że to coś pomoże. Wpuszczony Bale, wpuszczony też Royce, Bale! Uderzyłem podobnie jak Griezmann, tylko troszkę za mocno. Salah, lewa noga, Salah, dobitka, Gareth Bale, to powinna być bramka i tak też się stało, 1-1. To mi się podoba, wyrównanie. Już myślałem, że ten mecz będzie taki jak ostatnio właśnie spotkanie Manchesteru w Lidze Mistrzów, kiedy Juventus atakował, atakował, atakował i tak się skończyło wygraną Manchesteru. No, Bale? Czemu to on... Ja... Nie rozumiem. Jak to nie wpadło po prostu? Czy wam to nie przypomina meczu naprawdę Juventusu z Manchesterem? Jeszcze ta bramka, taki babol po tej wrzutce. Co zrobił Czech? Przecież gdyby on się nie ruszył, to ta piłka by przeleciała obok bramki w ogóle. Od tego słupka, ona by wypadła. No nie. Nie. Ja trafiam w poprzeczkę, gościu trafia w bramkę. Nie, tak być nie może. Pogba, masz trochę miejsca? Pogba! Oj. No, Salah, no nie! No robię już co mogę, naprawdę wszyscy do przodu, ofensywnie, fullgram. Co za mecz! Po prostu świetnie, perfekcyjnie, idealnie. Co za mecz, no nie wierzę w to. Biłem głową w mur centralnie, już że tak powiem. O, jeszcze kółeczko teraz EA. O rany! Patrzcie na to, mój przeciwnik oddał 2 strzały celne. Zobaczmy jeszcze na powtórki, jak to wszystko padało. Felipe Anderson. Co to było? Wrzutka? No i ta główka, okej, okay, to nie było takie łatwe do wykończenia. Obroniony strzał. Co my tutaj mamy?
Jeszcze mnie wyrzuciło na chwilę właśnie z Ultimate Team, ale jestem z powrotem, odbieram nagrody. Naprawdę szkoda mi tego meczu, no i przepraszam niestety, że pierwsza runda dzisiaj. W tej serii chyba mi się to jeszcze nie przydarzyło. Ostatnio coś nie idzie mi w draftach. Powiem wam, że grałem na live'ach tak samo. Te drafty, pierwsza, druga runda, gdzieś tak nie mogę przejść dalej. Lepiej mi zdecydowanie się gra teraz w Division Rivals niż w drafty. Na początku FIFA było odwrotnie. No cóż, zobaczmy co będzie w paczkach. No niestety musimy się zadowolić takimi paczkami. Mówię niestety, bo naprawdę ten mecz był do wygrania. No i to jest aż niesamowite, jak to wyglądało. No identycznie jak w meczu Juventusu Manchesteru, i była poprzeczka, i były też właśnie sytuacje niewykorzystane, no i taka bramka dziwna, odbitka, no centralnie jak wczorajszy mecz. No cóż, przynajmniej nikt nie powie, że FIFA nie jest grą realistyczną, nie? No dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy ciekawego. LS, żadne ekrany tutaj nie były, więc no tak średnio. Myślę, że do 40 tysięcy na spokojnie dobijemy, więc no, budżet na środkowego obrońcę wystarczający. Tutaj ekranu też nie ma, ale jest Robin van Persie 78. No cóż ja mogę powiedzieć więcej? Piszcie pod spodem, kogo dajemy na środek obrony po prostu. I na koniec tego odcinka, jak zawsze co tydzień, pokażę wam moje typy najbliższe, zbliżające się weekendowe spotkania, takie najciekawsze, które sobie wybrałem. No i powiem wam, że będzie się działo w ten weekend, bo naprawdę zapowiadają się niesamowite emocje. Przede wszystkim derby Manchesteru. Mój typ to zwycięstwo Manchesteru City 2-1, więc zobaczymy, czy mi się oczywiście sprawdzi. Tak jak zawsze, wszystkie te mecze możecie komentować i też pisać pod spodem właśnie w komentarzach, co sądzicie o nich, jak to będzie wyglądało według was, jakie będą wyniki. Zobaczymy, komu się sprawdzi, komu jednak nie, kto będzie bliżej, czy jednak ja, czy ktoś z was. Następne spotkanie, Sevilla Espanyol, drugie miejsce i trzecie miejsce, o ile się nie mylę, więc tutaj naprawdę też fajne spotkanie, aczkolwiek myślę, że Sevilla wygra, tym bardziej, że grają u siebie. Mój typ to 2-0. Następny mecz, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań. Mój typ 1-0 dla Jagiellonii. Tutaj oczywiście kibice Ekstraklasy mogą się wypowiedzieć. Wiem, że Lech nie jest ostatnio też w najlepszej formie. Była też zmiana chyba trenera, o ile się nie mylę, więc Jagiellonia grająca u siebie, myślę, że to spotkanie wygra. No i następny hicior to mecz AC Milan Juventus. Więc naprawdę fajne spotkanie, myślę, że obejrzę szczególnie w ten weekend mecz Manchester United i City, oczywiście te derby. Zobaczę sobie na mecz Juventusu z Milanem, jeśli będę mógł. No i Real Madrid gra bodajże z Celtą Vigo, więc te trzy spotkania chyba na nich się skupię. Co do Ligi Polskiej, to jeszcze się okaże. Także tak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o moje typy. Dziękuję wam raz jeszcze za ten odcinek, no i przepraszam, że w pierwszej rundzie odpadłem, ale jak to mówią, skilla nie kupisz, także trzeba poćwiczyć, no i zrobić tak, żeby nawet jak mój przeciwnik ma farta, to żeby to już nic mu nie pomogło, bo i tak inne bramki wpadną. W każdym razie to byłoby na tyle, widzimy się kolejnym razem za tydzień w następnym odcinku z serii Draft 11, a dla moich widzów pełnoletnich pod spodem w opisie oczywiście link do sponsora kanału, także klikajcie sobie tam, zobaczcie co dla was ciekawego przygotowali. To byłoby na tyle, trzymajcie się, na razie i piona!